Witajcie w dniu kolejnym. Tą stronę mam już zrobioną, dolne otwieranie. Także tak jak wspominałem, teraz możemy się zabierać już za dźwignię otwierania. No i co, ja tu już sobie wymierzyłem, ale pokażę wam jak to wymierzyłem. Tutaj cięgno rozkręciłem mniej więcej, żeby było w połowie regulacji. No i trzeba sobie przymierzyć, gdzie ma być środek tego przy takim położeniu, bo wiadomo, jak będziemy otwierać, to to idzie w dół i ciągnie do środka. Także musimy w takim położeniu mierzyć przy zamknięciu, bo to jest najdalszy punkt, że dociska, jak to idzie w tą stronę, no to haki idą w górę. Jak ciągniemy w dół, jak się obraca w dół, no to ciągniemy i otwieramy. Także w takiej pozycji musimy wymierzyć mniej więcej środek, sobie łapiemy. Ja tutaj zaznaczyłem, zapunktowałem. No i co, teraz zostaje wywiercić otwór. Czym będę wiercił? Standardowo otwornicą. Tulejki. Tulejki też musiałem tutaj przetoczyć tą część, bo miały średnicę 30, a mam otwornicę 25. Także sobie tutaj to przetoczyłem. To w żaden sposób nam nie osłabi, to po prostu jest taka, jakby powiedzieć, podtoczenie, żeby to wycentrować w otworze. No i co? Ja się biorę za wiercenie i będę się odzywał. No, zacząłem już sobie wiercić. Otwornica. Się pytaliście ostatnio, jaka otwornica. Otwornicy używam Herbauer. Są dostępne w Castoramie. Cena i jakość, jak widać, sprawdzają się. Nie jest to jakaś lipa. Wiertła też są dobre z tej firmy, także mogę wam śmiało polecić. Ktoś tam ostatnio pisał, że te otwornice słabe są. Jak widzicie, bez problemu, blacha 8. Przecież to już nie są pierwsze otwory, które ona wywierciła i dalej daje radę. Przerwało mi, nie wiem na którym momencie skończyłem, ale zaczynałem o tym coś mówić, bo bateria padła. Otwory wywiercone. Z jednej i z drugiej strony oszlifowane od spodu, żeby nie było zadr. No i co teraz? Ta dźwignia, nie ta. Ta. No i co, to będzie tutaj wklamane. To będzie w ten sposób. I gdzie jest? A tutaj już mam założone. No i to będzie zespawane. To będzie przyspawane tutaj do tego. No ale dobra. Macie tutaj, ile wystaje, jak to ustawić do spawania. Będzie nam potrzebny przyrząd specjalny, kawałek rurki i podkładka. No tak ściskiem, no nie ma możliwości, żeby to docisnąć. A tak sobie to tutaj śmiało wchodzi. Tulejka jest luźna, on nic nie blokuje. I teraz ściskiem sobie to mogę ładnie ścisnąć. Nie będzie problemu żadnego. Nie wiem, czy tak się uda pięknie zrobić. Patrzycie mi się na ręce, ale powinno się udać. Dobra. No i mamy ładnie tulejkę dociśniętą i można spawać. Tutaj jest otwór z gwintem na kalamitkę, także dobrze, żeby on był na dole. No i dobra, ja spawam jedną, drugą stronę, ogarnę to, czy to się dojdzie. Tulejki, jak widać, spawane. No i co, teraz potrzebujemy kolejny przyrząd specjalny, żeby ustawić dźwignię w położeniu neutralnym. Po prostu kawałek rurki, płaskownik, o, na złomie znalazłem w gratach. Ustawiamy sobie tutaj, żeby było w poziomie. Mamy teraz pozycję neutralną. Wiadomo, do góry będzie otwieranie. W tej pozycji będzie zamknięte. No i co, ja spawam tą dźwigienkę do tej dźwigni. No i co, pospawam, to coś się jeszcze odezwa. Zostawcie łapę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Ja działam dalej.
Jeszcze jedna ważna sprawa. Jak już przyspawamy tą dźwigienkę do tej dźwigni, to trzeba tam przyspawać ogranicznik, żeby to dalej nie szło w dół. Tylko otwieranie w górę, w tą stronę, żeby niżej już nie poszło. Ja stosuję płaskownik 10x30. Cieńszego nie stosuję, no bo to wiadomo. Z tej strony już wstępnie zrobione, wiadomo, regulacja ostateczna będzie, jak już będzie przyczepa zrobiona, pomalowana, poskładana. Ale jak widać, wszystko działa jak należy. Nie ma lipy. Jak widzicie, tak oto nie ma opcji, że się tworzy. Dopiero trzeba użyć sporo siły, żeby to zamknąć. O, trzas i zamknięte. Nie ma opcji, żeby to się samo otworzyło. I sypiemy. Zamykamy. Jest elegancko.